Chodząc po wielkich galeriach portretu, w tym także po Galerii Portretu Staropolskiego Muzeum w Wilanowie, oglądamy wiele obrazów, czasem setki twarzy. Nie mamy nigdy czasu zastanowić się nad tym, kim są ci ludzie. Rozpoznajemy kilku z nich bardziej znanych z podręczników. Pozostałe postacie, nawet podpisane, pozostają dla zwiedzającego mniej czy bardziej anonimowe, mniej czy bardziej egzotyczne. I właściwie nie wiemy, jaka to historia kryje się za każdą z tych twarzy. Michał Korybut-Wiśniowiecki, król Polski, człowiek, z którym wiązano wielkie nadzieje, a w każdym razie wiązała te wielkie nadzieje szlachta, która na polu elekcyjnym go wybrała, wbrew woli większości magnaterii, wbrew woli prymasa Prażmowskiego, wbrew woli hetmana Jana Sobieskiego. A te nadzieje brały się stąd, że Michał Korybut był synem wielkiego Jaremy, pogromcy kozaków, przedwcześnie zmarłego. Jak na syna pogromcy kozaków, powierzchowność Michała Korybuta, no, nie jest najlepsza. Twarz znamionuje miłośnika jedzenia i picia i rzeczywiście wszelkie problemy, a za czasów swego panowania miał ich sporo, zajadał i zapijał, pochłaniając ogromne ilości jedzenia. Był schorowany, twarz niezbyt foremna, głowa pozbawiona włosów, choć na portrecie tego nie widać, bo portrety przeważnie poprawiają portretowanego. Zresztą poprawia go obszerna peruka, a pamiętajmy, że to jest stulecie, w którym peruk się nie nosi często. To dopiero w XVIII wieku zaczęto je nosić dla samego noszenia. Tutaj, w wieku XVII, było to dość rzadkie. Ale owa próba wyglądania lepiej niż w rzeczywistości, którą wyraźnie ten portret pokazuje, jest też jakby zapowiedzią, że ten władca, mimo dobrego pochodzenia, będzie jednym z najgorzej ocenianych władców w dziejach Polski. Postać to bardziej tragiczna chyba niż demoniczna. Aby już dobić go zupełnie i dobić opinię, mówiono, a do dzisiaj się to powtarza, że był to człowiek, który mówił kilkoma językami, ale w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Zmarł w roku 1673, dosłownie kilka dni po wielkim zwycięstwie nad Turkami pod Chocimiem. Zwycięstwie, które odniósł jego największy wróg, Jan Sobieski. Człowiek, którego kojarzymy z wojnami z Turkami, następny król, człowiek, który za rządów Korybuta Wiśniewieckiego zachowywał się, i to niestety trzeba powiedzieć, jak warchoł. Eleonora Maria Józefa Habsburżanka, żona nieszczęsnego Michała Korybuta Wiśniewieckiego. Jak wiele Habsburżanek, by nie powiedzieć większość, wyszła za mąż raczej z potrzeby politycznej rodziny niż dla własnych upodobań. Miała innego ukochanego, jeżeli można mówić, że kilkunastoletnia dziewczynka ma ukochanego. Wydano ją za Michała Korybuta. Nawet najwięksi opozycjoniści, nawet Jan Sobieski, uważali, że jest zaprzeczeniem swojego męża. Jest osobą dobrą, jest osobą przystojną przede wszystkim, co widać zresztą na portrecie. Była także osobą otwartą. Bardzo szybko nauczyła się polskiego, choć w zasadzie nikt tego od królowej nie oczekiwał. Jan Sobieski stawiał ją swojej żonie Marysieńce jako wzór opanowania, łagodności, tendencji do godzenia skłóconych stron. Szwagier Jana Sobieskiego, Władysław Dominik Ostrogski-Zasławski, spogląda na nas z portretu młodzieńczego. Spogląda wzrokiem wyniosłym, jak przypada na najbogatszego magnata w koronie, a zarazem dość bezmyślny. Młodości zasłynął niedobrze. Był jednym z trzech dowódców wojsk kwarcianych, które stawiły czoła pod Piławcami, kozakom i Tatarom.
właściwie nie stawiły czoła, bo uciekły na wieść o tym, że Tatarzy się zbliżają. Dziecina, jak określił go z racji młodego wówczas wieku Bogdan Chmielnicki. Ale owa dziecina posiadała bardzo duże, rozległe majątki, bardzo duże dochody. To też gdy w roku 1650 siostra Jana Sobieskiego wyszła za Zasławskiego, można to było uznać za sukces bardziej Sobieskich niż Zasławskich. A co do tej bezmyślności, z którą spogląda na nas, to warto tylko przypomnieć losy jego majątku, roztrwonionego. Roztrwonionego właściwie nie bardzo wiadomo na co. Poza nietrafnymi decyzjami gospodarczymi, które łatwiej czy trudniej jesteśmy w stanie wyłapać, obserwując jego działalność. Wystarczy powołać się na rachunki, jakie po nim zostały. Rachunki prowadzone przez podskarbiego. Pełno w nich uwag. 50 zł dla pana takiego czy innego? Nie wiem za co. A więc rozrzutny, bezmyślny, ale dumny i bogaty. Władysław Dominik Ostrogski-Zasławski takim pozostał także na portrecie. I zmarł kilka lat po ślubie z siostrą Sobieskiego. Nie doczekał się więc lat chwały Jana Sobieskiego. Jan Sobieski tymczasem piął się po szczeblach kariery, bo był główną nadzieją rodu. Główną nadzieją rodu potomków wielkiego hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Jego brat zamordowany został w roku 1652, po tym jak w bitwie pod Batochem dostał się do niewoli kozackiej. Pozostała jedyna nadzieja rodu, Jan. I rzeczywiście, dzięki wsparciu dworu, a szczególnie królowej Ludwiki Marii, awansował na kolejne urzędy, wreszcie na urząd hetmana. Tutaj po abdykacji Jana Kazimierza wsławił się rozbijacką, opozycyjną działalnością przeciwko królowi Michałowi Korybutowi Wiśniewieckiemu. Ale w roku 1673 odniósł zwycięstwo w wielkiej bitwie z Turkami pod Chocimiem, które przyćmiło jego wcześniejszą działalność. Wkrótce po bitwie zmarł we Lwowie, nawet nie znając jej wyniku, Michał Korybut Wiśniewiecki i szlachta, która w większości była dotąd Sobieskiemu przeciwna, bo przecież popierała dotychczasowego króla. Bez większych oporów Sobieskiego wyniosła na tron Rzeczypospolitej. Maria Kazimiera Darkiem-Sobieska to towarzyszka życia Jana Sobieskiego. Towarzyszka życia, ale także kariery. To jest właściwie jego łącznik do kariery. Przecież została wydana za niego przez Marię Ludwikę, zupełnie świadomie, po to, by Sobieskiego związać z dworem. A więc w jakimś sensie Sobieski zawdzięczał jej także swoją karierę. Oczywiście łączyło ich nie tylko, a nawet nie przede wszystkim wyrachowanie polityczne. Było to niewątpliwie małżeństwo z miłości, i tutaj miłość z polityką jakoś zbiegły się, co było w ogóle w przeszłości zjawiskiem rzadkim. Małżeństwo zawarto zresztą w atmosferze lekkiego skandalu obyczajowego. Miało miejsce krótko po zgonie pierwszego męża Marysieńki, Jana Sobiepana Zamojskiego, wnuka wielkiego hetmana Jana Zamojskiego. Była to postać może niezbyt ciekawa, ale też zawieranie małżeństwa kilka tygodni po śmierci pierwszego małżonka nie było wówczas powszechnie przyjęte. Stąd też Sobieski i Marysieńka narazili się na złośliwe komentarze, na przykład Bogusława Radziwiłła, który stwierdził, iż od razu po śmierci męża Marysieńka poszła z Sobieskim do pościeli. Bogusław Radziwiłł był człowiekiem w ogóle kostycznym i złośliwym, a też w dziejach Polski nie zapisał się zbyt pięknymi głoskami. Marysieńka była towarzyszką życia Jana III Sobieskiego aż po jego śmierć. Była towarzyszką nie tylko życia prywatnego, lecz także
adresatką listów, listów, których król pisał również o swoich sukcesach militarnych. Dość powiedzieć, że zaraz po odniesieniu zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem poinformował o tym Marysieńkę i jednocześnie zalecił jej, aby ten list, który do niej wysyła, został upubliczniony, aby ukazał się w różnych gazetach zachodnioeuropejskich dla chwały króla. Była więc Marysieńka kimś więcej niż tylko żoną. Była współpracowniczką, była może nie współautorką planów politycznych, ale w każdym razie wspólnie z mężem owe plany polityczne realizowała. Opisywane w listach Sobieskiego do Marysieńki zwycięstwa nie byłyby możliwe, gdyby nie wojskowi współpracownicy króla. Wśród nich wyróżniał się niewątpliwie generał artylerii Marcin Kącki, człowiek, który zreorganizował artylerię w wojsku epoki Jana III. Był autorem diariusza opisującego wyprawę wiedeńską w sposób bardzo dokładny, tak jak należało taką wyprawę opisywać. Jest to jedno z podstawowych źródeł dla historyków wojskowości. Był nie tylko artylerzystą, ale również wojskowym inżynierem. I jako właśnie wojskowy inżynier zbudował na krańcach Rzeczypospolitej warownię, którą powszechnie nazywano okopami Świętej Trójcy. Okopy Świętej Trójcy już później, w wieku XIX, stały się miejscem, w którym rozgrywa się dramat Zygmunta Krasińskiego Nieboska Komedia. Marcin Kącki był lojalnym współpracownikiem Jana III Sobieskiego. Ale działalność militarna nie wyczerpywała politycznej aktywności króla. Tak jak potrzebował lojalnych i zdolnych dowódców, tak potrzebował lojalnych i zdolnych urzędników. Takim właśnie lojalnym, zdolnym urzędnikiem, człowiekiem zawdzięczającym karierę Janowi Sobieskiemu, był referendarz koronny Stanisław Antoni Szczuka. Oceniany jako człowiek bardzo uzdolniony, bardzo pracowity, tym właśnie cechą, no i oczywiście lojalności wobec swego chlebodawcy, czyli Sobieskiego, zawdzięczał wysoką karierę. Doszedł bardzo wysoko, bo przecież nie wywodził się z najwyższych rodów magnaterii. Szczuka był właścicielem miasteczka Szczuczyn, w którym ufundował duży kościół i klasztor dla zakonu pijarów. Podobno fundamenty pod ten klasztor budowali jeńcy tureccy. Wprawdzie nie jest to prawda, ale nawet jeśli nieprawda, to i tak dobrze powiedziane. Z biegiem okoliczności, być może nieprzypadkowe, jest fakt, że Marcin Kącki i Stanisław Antoni Szczuka byli przodkami Stanisława Kostki-Potockiego. W 1799 roku Stanisław Kostka-Potocki, a właściwie jego żona, otrzymali Wilanów z rąk Izabeli Lubomirskiej, teściowej Kostki-Potockiego. Potocki kultywował pamięć o Janie III Sobieskim, ale jednocześnie gromadził w Wilanowie dzieła sztuki, jakby rozszerzając dzieło poprzednich właścicielek Wilanowa. Wreszcie w roku 1805 te dzieła sztuki udostępnił, otwierając w ten sposób pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki. To tylko 8 postaci spośród kilkudziesięciu. Trzeba zawsze pamiętać, odwiedzając tą galerię i wszelkie inne, że ludzie, których oglądamy, kiedyś odgrywali mniejszą lub większą rolę w historii. I warto jest do każdego muzeum, również do Wilanowskiego, wracać wielokrotnie. Po to chociażby, by za każdym razem poznać następnych 5, 6, może 10 osób i kryjącą się w ich życiorysach historię naszego kraju.